Dzień dobry Państwu, nazywam się Mariusz Borkowski i mam przyjemność poprowadzić kolejny odcinek MedŚniadań, a zajmiemy się w nim problematyką trzeciego migdałka u dzieci. Moim gościem jest pani profesor Wioletta Pietruszewska, kierownik Kliniki Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Witam Pana, witam Państwa. Pani profesor, na wstępie, co to jest trzeci migdałek? Trzeci migdałek jest tkanką limfoidalną, skupiskiem takiej tkanki, który wchodzi w skład większego zakresu tkanki limfoidalnej górnych dróg oddechowych, czyli migdałków podniebiennych, migdałków trąbkowych i migdałka językowego. Łącznie nazywamy to pierścieniem Waldeyera. Spełnia on bardzo istotną funkcję w procesach odpornościowych i w reagowaniu na pierwszy kontakt z patogenem. Pani profesor, jakie są objawy zapalenia trzeciego migdałka u dzieci? Bardzo często, wtedy kiedy powtarzają się infekcje u dzieci, dochodzi do kolejnego powiększania się objętości migdałka trzeciego. W związku z powyższym nie wraca on, nie ma czasu na powrót do wyjściowej wielkości. Kontakt dziecka z kolejnym patogenem powoduje, że znów w tkance limfoidalnej muszą być namnażane limfocyty, produkowane interleukiny, żeby organizm dziecka mógł poradzić sobie z kolejną infekcją. Jeżeli takie infekcje występują często i ten migdałek nie zdąży wrócić do swojej pierwotnej wielkości, wówczas może dojść do jego trwałego przerostu. Jak taki przerost rozpoznamy? Nie charakteryzuje się on żadnymi ostrymi objawami i o tym pamiętajmy. Jest to proces przewlekły. W związku z tym dziecko będzie miało ograniczone oddychanie przez nos. Jak to zaobserwujemy? Dziecko będzie miało często otwarte usta. Mówimy nawet, jeżeli ten proces trwa przez kilkanaście miesięcy, a nawet lat, że dochodzi do wytworzenia takiej specyficznej twarzy. Tak zwana ptasia twarz, która objawia się tym, że dochodzi do niedorozwoju kości twarzowej części czaszki, ponieważ we właściwy sposób nie kształtują się zatoki przynosowe z powodu braku drożności nosa. Bo cały nos z powodu przerośniętego trzeciego migdałka niestety drożny nie jest i nie może powstać w konsekwencji dobra wentylacja i drenaż umożliwiający dobry rozwój zatok przynosowych. W związku z powyższym ten niedorozwój kości twarzowej części czaszki. Też wysokie gotyckie podniebienie z racji tego, że to dziecko oddycha przez usta. Wady zgryzu. Więc przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z zaburzeniami oddychania przez nos. Dziecko kompensuje to oddychaniem przez usta. Też dziecko zaczyna gorzej słyszeć. I to już jest taki objaw, który powinien być objawem dla nas, dla rodziców alarmowym. Jeśli dziecko prosi o ciągłe podgłaśnianie telewizora, żeby obejrzeć swoją ulubioną bajkę, winno to już budzić rzeczywiście niepokój. Zwłaszcza wtedy, kiedy dziecko nie ma świeżej, ostrej infekcji. Co wtedy? Dziecko powinno być zbadane przez lekarza pediatrę. Pediatrzy w doskonały sposób potrafią wykonać badanie rynoskopowe, czyli obejrzeć jamy nosa, zobaczyć, czy w obrębie jam nosa nie występuje patologiczna wydzielina. Często zalega ona w przewodzie nosowym dolnym. Też obecna jest wydzielina gęsta, śluzowa, śluzoworopna na tylnej ścianie gardła. To już są objawy. Przy objawach w badaniu klinicznym wskazujące na to, że możemy mieć do czynienia z przerośniętym trzecim migdałkiem. Pani profesor, usuwać czy nie usuwać? Odwieczne pytanie rodziców. Często nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z przerostem trzeciego migdałka. Dziecko jest albo nadmiernie pobudzone, ruchliwe, nerwowe, albo wręcz ospałe. Często rano zgłasza nudności, nawet wymioty. Okazuje się, że właśnie obecność przerośniętego migdałka takie objawy może wywoływać, dlatego że gromadząca się przez całą noc spływająca wydzielina
w konsekwencji gromadzi się w żołądku i rano te nudności u dziecka powoduje. To, że dziecko ciągle jest niedotlenione, niewyspane, zmęczone, też będzie reagowało w zależności od swojego charakteru tak naprawdę. Albo będzie nadmiernie pobudzone i nerwowe, albo wręcz przeciwnie, ospałe. Także o takich objawach, które na pierwszy rzut oka może nie będą wskazywały na to, że mamy do czynienia z trzecim przerośniętym migdałkiem, powinny nas skłonić do tego, żeby jednak taką konsultację odbyć i ten trzeci migdałek skontrolować. Ale najważniejsze jest to, że dziecko nie oddycha przez nos, gorzej słyszy. Musimy pamiętać o tym, że fizjologicznie dochodzi w dwóch okresach życia każdego dziecka, czyli pomiędzy drugim i czwartym rokiem życia, a następnie między szóstym a ósmym, do takiego fizjologicznego przerostu tkanki limfoidalnej. Wówczas ten migdałek ma prawo być powiększony. Decyzję o tym, czy ten migdałek winien być usunięty, czy nie, podejmuje laryngolog. I tutaj musimy skupić się bardzo na samym badaniu podmiotowym. Pytamy dokładnie rodziców, ile infekcji to dziecko przebyło w ciągu roku. I wiemy, że tak do 6 ostrych zakażeń górnych dróg oddechowych jest liczbą absolutnie akceptowalną i nie jest to wskazaniem do żadnych ingerencji chirurgicznych. Oczywiście musimy dbać o to, żeby tych ingerencji farmakologicznych również było jak najmniej, ale wiemy, że pierwszy rok chodzenia dziecka do przedszkola to tak naprawdę dłuższy czas w domu, krótszy w przedszkolu. Czyli zapobiegamy nawracaniu infekcji górnych dróg oddechowych, a jeśli to jest niemożliwe, staramy się leczyć je w sposób jak najbardziej właściwy, żeby szybko doszło do ustąpienia dolegliwości i też tym samym do wycofania się procesów zapalnych, w konsekwencji też zmniejszenia się obrzękniętego migdałka. Tak więc obrzęknięty migdałek, który możemy również ocenić w badaniu endoskopowym, to badanie przeprowadza laryngolog, nie zawsze już jest migdałkiem przerośniętym. Jeżeli migdałek jednakże jest w znacznym stopniu przerośnięty, zajmuje prawie całą nosową część gardła, dochodzi do zarastania tego migdałka również w okolice trąbki słuchowej, a w konsekwencji czy przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego i niedosłuch, to bardzo jest już poważny stan. Wówczas laryngolog podejmuje decyzję, czy ten migdałek winien być usunięty, czy nie. Istnienie wysiękowego zapalenia ucha środkowego jest jednym z takich czynników rozgraniczających. Jeżeli występuje u dziecka, to częściej ten migdałek trzeci należy usunąć, żeby właśnie doprowadzić do pełnej drożności trąbki słuchowej. Równocześnie podczas adenotomii u tych dzieci zakładany jest drenaż wentylacyjny po to, żeby ta gęsta wydzielina śluzowa, która jest zgromadzona w jamie bębenkowej, też mogła być albo odsysana w sposób czynny przez laryngologa i też samoistnie się z tego ucha przez dren wentylacyjny ewakuować. Pani profesor, czy należy obawiać się usuwania? Czy zabieg jest skomplikowany? Nie ma zabiegów, które nie wiążą się z żadnym ryzykiem. Jestem czynnym, praktykującym chirurgiem i wiem, że podchodzenie nawet do łatwego zabiegu, który wykonuje się po raz 2000, może wiązać się z powikłaniami. Dlatego zabiegi adenotomii w większości wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Dzięki zdobyczom techniki, czyli endoskopom, fiberoskopom czy endoskopom sztywnym, można dokładnie ocenić okolicę operowaną, dokonać właściwej hemostazy, czyli zabezpieczyć to dziecko przed krwawieniem. W zdecydowanej większości przypadków jest to zabieg bezpieczny. Dzieci też bardzo szybko się regenerują i w godzinach popołudniowych często już aktywnie uczestniczą lub chcą uczestniczyć w różnych zajęciach, nawet w dniu, w którym były operowane. Czy problem trzeciego migdałka występuje tylko i wyłącznie u dzieci, czy to również zdarza się u dorosłych? Głównie przerost tkanki limfoidalnej w obrębie trzeciego migdałka dotyczy dzieci. Jeżeli występuje u dorosłych, to jest to już objaw
wysoce niepokojący, dlatego że może wiązać się z niestety transformacją nowotworową. Najczęściej tutaj spotykanym nowotworem są raki lub chłoniaki, coraz częściej obserwowane u ludzi w wieku podeszłym. Wtedy każde właściwie powiększenie przerost tkanki limfoidalnej winno być szczególnie wnikliwie przebadane pod każdym kątem i właściwie leczone. W pierwszym etapie często pobiera się wycinki u osoby dorosłej, dopiero w następnym, w zależności od tego, jaki jest wynik badania histopatologicznego, podejmuje dalsze decyzje lecznicze. Pani profesor, w związku z tym wróćmy jeszcze raz do dzieci. Czy jedynym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny, czy jest również leczenie farmakologiczne? W wielu pozycjach piśmiennictwa, i to już od około 2 dekad, podkreśla się znaczącą rolę steroidów donosowych, zwłaszcza tych nowoczesnych cząsteczek, jak mometazon czy flutikazon, które są wysoce skuteczne w leczeniu stanów zapalnych i w zmniejszaniu tkanki limfoidalnej. I od takiego leczenia, czyli leczenia zachowawczego, winno się rozpocząć u dziecka, chyba że dziecko przychodzi w tak zaawansowanym stanie, z tak dużym przerostem tkanki limfoidalnej, z obustronnym wysiękowym zapaleniem ucha, że wtedy nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że tylko udrożnienie nosowej części gardła będzie u tego dziecka skuteczne. Ale leczenie zachowawcze, jako leczenie zdecydowanie bezpieczniejsze, winno być u dziecka podjęte. Mamy dostępne nowoczesne preparaty z nowoczesnymi, dobrze przebadanymi cząsteczkami. W związku z powyższym od tego winno to być rozpoczęte. Jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na jeden aspekt, że przed podaniem steroidu donosowo przepłukanie jam nosa roztworami soli fizjologicznej, czyli umycie tej błony śluzowej, po to, żeby preparat podać bezpośrednio już na błonę śluzową, jest zdecydowanie rekomendowane. I znam osobiście 3-latki, które potrafią sobie z problemem płukania nosa doskonale poradzić. Pani profesor, leczenie zachowawcze kto może inicjować? Czy lekarz pierwszego kontaktu, czy konieczna jest wizyta u specjalisty? Moim zdaniem może to zainicjować lekarz rodzinny, lekarz pediatra, który zna dziecko, opiekuje się w nim w dłuższej perspektywie czasu. W przypadku, kiedy nawracają infekcje, absolutnie jest wskazanie do tego, żeby zalecić płukanie nosa w ostrej fazie roztworami hipertonicznymi, w fazie przewlekłej, izotonicznymi i podawanie steroidów donosowych. Jest coraz więcej doniesień piśmiennictwa, że takie leczenie nawet może zastąpić konieczność wykonania zabiegu operacyjnego. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że temat Państwa zainteresował. Ja chciałem serdecznie podziękować Pani Profesor za udział w programie. Ja również dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.